jeśli jesteście pierwszy raz na tym kanale, to bardzo serdecznie zachęcam do kliknięcia tam w subskrypcję, do oglądania całych filmów, do przejrzenia tego, co wcześniej tworzyłam. Wszystko, co możecie zobaczyć na moim kanale, dotyczy w jakiś sposób sztuki, w jakiś sposób tworzenia, malarstwa. No i tak to wyszło, kochani. Malowałam dzisiaj tymi farbkami. Zaraz zrobimy podsumowanie. Pokażę wam kolory po prostu. I to wszystko. Zastanawiałam się, czy je wydać, czy nie, czy zostawić sobie. Ale stwierdziłam, że pigmentacja jest tak mocna, że w innych farbach nie znajdę takich mocnych pigmentów, w związku z tym tylko po to, żeby mieć takie pigmenty wściekle mocne. No, to odsuwamy. Tu wam zrobię tylko przegląd kolorów. Biała. A, miałam zrobić ten. Nie jakąś kreseczkę. Nawet nie wiem, czy mi nie rozpuści tej kreski. No ale może nie. Biała. O, rozpuszcza do dupy. Do bani. No wybaczcie, tutaj z tej strony będzie kupa, no ale trudno. Zły mazak wzięłam. Teraz powinien być dobry. Biały. Żółty. Czerwony. Właściwie pomarańczowy to jest, a nie czerwony.
te pomarańczowe. Teraz czerwony. Zielony. Teraz też jakaś zielony. Veridian pewnie będzie. Tak. Bardzo ładny. Bardzo ładny odcień, bardzo żywy. Teraz powinien być jakiś niebieski. Tak, to jest kobalt. To jest ultramaryna. Dobra, drugi niebieski. Też jest w porządku. Tu mamy fiolet. No i brązowy, szary, czarny. Brązowy. Ten brązowy chyba najsłabsze ogniwo jest w tym wszystkim. Szary. Tu już zrobię bez tego paseczka. Szary. Nie bardzo wiem, po co dali ten szary. Mówiąc szczerze, jeżeli jest biały i czarny, kompletnie nie widzę potrzeby tej szarości tu. No i czarny. No i takie są kolory. Bardzo żywe, wręcz wściekłe. Spróbujmy odrobinę sprawdzić, jak one płyną między sobą, jak się mieszają. Dziecinie, które się rozprzestrzeniają, natychmiast inne nie. Zobaczymy, jak to wyschnie, ale myślę, że będzie ok. Dobra. I sięgnę jeszcze po siateczki jakieś albo coś takiego. Dobra, mam tu gazę jakąś. Dam odrobinę gazy po prostu. No i ciach. Gaza jest. Teraz ją podpicujemy kolorem jakimś.
Niech sobie tu popłynie. No i zobaczymy, jak to wyschnie. Dobra. No i jak to wyschnie, to będzie jasność. Jeszcze na koniec zrobimy wymywanie. Myję się. Na czerwonym bardzo dobrze. Na którymś niebieski jest trudny, to spróbujmy na niebieskim. Tak. Następne mycie. No, z niebieskim problem jak zawsze. Ale to jak wiemy, z niebieskim jest zawsze tak. Ponieważ niebieski to najbardziej wżerający się kolor. Ale idzie, no co by nie mówić, idzie. Z tym myciem też idzie. No, to czekamy teraz, aż to wyschnie. No, wyschło już. Tak wyszło. Swobodnie można tymi farbami malować. Siateczka nawet całkiem fajnie wyszła. Wymywanie jest. Przechodzenie. Z tym ma problem ta farba. To płynięcie między sobą jest dosyć utrudnione. Wynika to prawdopodobnie z tego, że ilość pigmentu jest bardzo, bardzo duża. Nie zawsze potrzebujemy aż tyle pigmentu, a rozcieńczanie ich na palecie też jest dosyć trudne, ponieważ ten pigment, czy chcesz, czy nie, ciągle gdzieś wyłazi. Co zresztą widać na tym obrazku. On jest też bardzo mocny, wściekłe te kolory wyszły. Bardzo żywe. No ale co kto lubi, co kto woli, kto czego szuka. Na pewno do ilustracji takich typowo książkowych będzie ta farba bardzo dobra. Czy do nauki bym ją polecała? Nie. Nie, nie, absolutnie nie, ponieważ no, można łatwo sobie kuku zrobić w pracy i łatwo przesadzić z tym pigmentem, bo tutaj jeden nieostrożny ruch ręką i wszystko będzie wściekle żywe. Także wiecie, no to do nauki to niekoniecznie. Nie mogę powiedzieć, że to są szkolne farby, ponieważ one są zbyt napigmentowane jak na szkolne farby. Można się nauczyć złych rzeczy, malując na początku z tymi farbami. Także nie, nie, absolutnie, nie dla początkujących. To są farby dla takich, no przynajmniej średnio zaawansowanych ilustratorów,
powtórzy tam później sobie z tych ilustracji, nie wiem, do książek, do gazet, do folderów, do czegoś tam robią, albo na przykład bajki rysują, to wtedy tak, to będzie znakomita opcja. Bardzo tanie, bardzo, zadziwiająco tanie, no i ogólnie dostępne i bardzo łatwo je kupić, chyba na całym świecie. I to by było dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam za dzisiaj. Zamykamy nasz teatrzyk. Kończymy zabawę. I mam nadzieję, spotkamy się w kolejnych filmach, w kolejnych odsłonach. Będziemy testować następne rzeczy. Także bądźcie ze mną, subskrybujcie, pamiętajcie o wszystkich łapeczkach, komentarzach, zadawajcie pytania. Na koniec powiedzcie, bo bardzo jestem ciekawa, czy wolicie właśnie takie żywe kolory w ilustracjach, czy przygaszone, czy to nie ma znaczenia, po prostu musi się Wam podobać. No bardzo jestem ciekawa, piszcie tam w komentarzach. Dziękuję Wam serdecznie, do miłego, do zobaczenia, buziaczki i na razie, pa, 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 pa.